Jakiś czas temu, przy okazji polskiej premiery tego auta, wspominaliśmy co nieco o historii bohatera naszej opowieści, którym dziś jest Mitsubishi Pajero. Zanim więc nasze spostrzeżenia z jazdy, przypomnijmy, kto on zacz. Pochodzi z rodziny, gdzie tradycje terenowe sięgają czasów mocno militarnych, no bo jeszcze przedwojennych, kiedy to cesarstwo zapędzało się swymi militariami na Chiny. No, być może po to, by sprawdzić, czy da się tamtędy przejechać. No i właśnie wtedy rodzi się dziadek Pajera, nazwany PX-33. Mało wiemy o tym, jak spisywał się, no ale już w roku 1945 zabrakło dla niego zadań i splendoru też nie uświadczył. Potem minęło już kilka spokojnych lat i Japończycy zaczęli powoli zapominać o niechlubnym, inwazyjnym PX-33, którego spotkać można było już tylko jako zardzewiałe szczątki gdzieś na chińskich plażach. No, skończyła się jedna terenowa epoka, czas na następną. Okres powojenny to zamerykanizowane z wiadomych przyczyn technologie i licencje też amerykańskie, czyli jeepy. Trwało to chwilę, zanim więc w 1973 roku dziadek PX-33 doczekał się prawdziwego japońskiego wnuka. I tu już mowa o Pajero. Dziś mamy jego, jak dobrze liczyć, szóste wcielenie. No cóż, 21-wieczny model jest technicznym rarytasem, choć kupić go można bez żadnego problemu, siląc się jedynie finansowo na jakieś 225 tysięcy złotych za to, co właśnie przed Wami. Co możemy o nim powiedzieć? Jak go zdefiniować? No, zacząć chcieliśmy od wyrażenia opinii o zmarnowanych możliwościach, o tym, że zbyt duża ilość ozdobników hamuje nasze zapędy na kopanie nim piachu czy rzucanie się błotem. To tak, jakby mistrza Pudzianowskiego ubrać w galowy mundur i zapędzać go na schody z ciężarami. Jaki to ma sens? W sprzedaży winny znaleźć się odkręcane upiększacze, ale tak, by móc je na powrót montować w wozie bez konieczności użycia spawarki. Auto jest przecież jednym z czterech najbardziej cenionych hard terenowych potworów na świecie. Być może w galaktyce. A tu co? No, tu jest ładnie. Na szczęście jednak nie pozbawiono go męskości, ubierając w tę kieckę. Pod nią dalej jednak mamy co trzeba. Dziewczyny to muszą w nim się nieźle czuć, o, faceci zresztą też. W mieście jesteśmy panami bądź paniami sytuacji, to znaczy to nas się boją. Nasze blachy w ogromnych ilościach przyprawiają o drgawki, zwłaszcza kierowców małych bączków, sięgających najwyżej wzrokiem do naszego zderzaka. Łatwo jednak przywyknąć do pozycji a la Jelcz. Potem jednak, gdy zeskakujemy już z tych wyżyn, opuszczając pojazd, mogą zacząć budzić się w nas frustracje. No, chyba że w dowodzie rejestracyjnym onego Pajero to my figurujemy jako jego właściciel. Do Mitsubishi i kolejnych wnuków PX-33 powrócimy niedługo.